Dzień dobry moi kochani, z tej strony Ania, witam się z wami ponownie na moim kanale, bardzo się cieszę, że ze mną jesteście. Jak widzicie, dzisiaj idziemy po tytule, widzicie, no bo na razie to widzicie mnie tylko z samochodu, zaraz wysiadam i pójdziemy sobie zrobić przegląd stacjonarnie H&M-u, wiadomo jak to woli. I pójdziemy sobie zrobić przegląd stacjonarnie. Wiecie, że ja raczej częściej zamawiam ubrania do domu i nie wiem, czy pamiętacie moje ostatnie mierzymy, jeśli nie, to podlinkuję wam właśnie, to było jeszcze przed wyprzedażami i powiem wam szczerze, że jestem troszeczkę zdziwiona, bo żadna z tych rzeczy nie jest na wyprzedaży online, a te dwie sukienki, które tam były, dosyć mi się podobały i fajnie by było, gdyby były na wyprzedaży, także stwierdziłam, że przejdę się stacjonarnie i zobaczę, jak to stacjonarnie wygląda, no bo H&M ma to do siebie, że niestety ogólnie, że często ubrania jakby online, a stacjonarnie się różnią i właśnie promocje, przeceny, czasami online jest taniej, czasami stacjonarnie jest taniej, czasami właśnie rzeczy, które są stacjonarnie przecenione, nie są online przecenione, no i odwrotnie. Także zobaczymy, może uda mi się znaleźć coś fajnego. W każdym razie zrobimy sobie mały przegląd i może znajdę coś fajnego, może znajdę coś innego fajnego, jakąś inną fajną sukienkę, taką wiecie, klasyczną, jakiej szukam. No przekonamy się, w każdym razie bierzcie coś do picia, bierzcie coś do jedzenia i zapraszam do oglądania. Dobra, rozpracowałam to, zsunęłam sobie te ramionczko do tyłu, teraz już mi tutaj nic nie zjeżdża. I nie wiem, co myślicie, ale to skinka naprawdę mi się podoba. Mimo, że wygląda mniej jak baleron z boku.
przód nie powiem, fajny, tylko dziwny ten tył trochę, patrzcie. Może po prostu ona jest mi za duża, albo jakoś źle ją założyłam. Ale tak ma bardzo fajny wzór. Małe zakupy poczynione, ale przymierzyłam to jeszcze raz w domu, bo nie wiem, czy tam w ogóle było coś widać w tej przymierzalni, ona była tak ciasna, a niestety duża była zajęta, więc już jakby nie chciało mi się czekać. No i jak to się stało, nie wiem jak to się stało, że trafiłam do TK Maxx. Gdzie też jest okropne światło, ale to nic, mam tutaj tylko kilka rzeczy, wiecie, że ja uwielbiam ten sklep. Także no, HM już mamy. Teraz zobaczymy sobie, czy znajdziemy coś w TK Maxie. Powiem wam, że ja to mam naprawdę pecha. No ja mam po prostu pecha. Patrzcie, znalazłam sobie lewisy. I te lewisy są za 30 euro. Bodajże, tak, 30 euro. I oczywiście tak, w tych te są mi trochę za duże. Tutaj w pasie. Choć się zastanawiam, bo nawet możemy by je troszeczkę, myślę, zsunąć. Wiecie, teraz są też w sumie modne takie bardziej luźne spodnie. Jak ja to tutaj mówię, jakbyśmy miały tutaj co innego. I teraz myślę, że założę do nich pasek i zobaczę, jak to będzie z moim paskiem wyglądało. Bo są właśnie fajne. Pierwszy raz w końcu mam spodnie dosyć długie, które są długie. No ale tutaj są troszeczkę za duże. I oczywiście mam też drugi model, też za 30. Wygląda w ten sposób. I też są te trzy dyszki. I oczywiście te są mi za małe. No, a oczywiście rozmiaru pomiędzy nie ma. Także tak, to jest właśnie takie szczęście, nie? No, ale tutaj mi się robi niestety dosyć duża ta torba. Tak to właśnie jest, nie? Człowiek już się tak cieszył. Zobaczę z paskiem chociaż, jak to będzie wyglądało. Stwierdzam, że te wszystkie rzeczy naprawdę w kamerze, w tym okropnym świetle wyglądają niezbyt ładnie. No ale taką mam piękną kurteczkę, jest to taka pikowana kurteczka, wiecie, taka przejściówka. Ogólnie brakuje mi takiej kurtki, nie wiem czy kojarzycie. Raz robiłam mierzenie właśnie takich kurtek i mówiłam, że właśnie ogólnie podobają mi się takie pikowane, krótsze kurtki. Co mi się tutaj podoba, to są mega długie rękawy, jest to kurtka Michaela Korsa. I patrzcie, tutaj wszystkie złote, ładne guziczki. Przy twarzy są tutaj też pagony, więc fajnie to wygląda. Tutaj nawet przy samej szyi jest zapięcie. Długość bym powiedziała odpowiednia, wiecie, jakby na co dzień do auta fajna jest taka kurtka, bo jednak dłuższe jakieś płaszcze, czy no właśnie dłuższe pikowane kurtki, czy kamizelki długie, mam też właśnie kamizelkę, to jednak potem w samochodzie często mi haczy o drzwi, a ta bym powiedziała... Boże. Moje włosy wyglądają nawet źle w tym świetle, a nie wyglądały tak źle przecież, jak tutaj przyjeżdżałam. No, także ta kurteczka bardzo fajna, tu z boku tylko małe logo. Jakby tu wróciłam do swoich dżinsów, widzę, że tu z tyłu jest nawet taki zamyczek, który można odpiąć. Idę z powrotem do tego dużego lustra, choć tu się troszeczkę głośno zrobiło. Tu
już wygląda zdecydowanie inaczej, choć nadal to nie jest takie światło, ale już na pewno wygląda lepiej niż w tamtej przymierzalni. Tamta przymierzalnia jest chyba po to, żeby odstraszać ludzi, albo może mi się tylko tak wydaje, ale w tamtym wszystko mi się wydaje po prostu źle. Patrzcie tego hita. Patrzcie tę marynarkę. To jest w ogóle niby marynarka z Zary. Ale czy wy widzicie to, jak ona mega, mega fajnie oversize'owana jest w tym tragicznym świetle, podkreślę to po raz 50. No mega. 22 euro kosztuje ta marynarka. Te rękawy zakrywające aż praktycznie, że palce. Fajnie tutaj poduchy odstają. Bardzo mi się ta marynarka podoba. Muszę tylko zobaczyć, czy nie ma jakichś, wiecie, brudnych plam albo jakichś zahaczeń, bo tu już na przykład widzę, że jedna nitka odstaje. Ale może to po prostu jest tutaj takie małe zahaczenie, bo ostatnim razem, jak tutaj przymierzałam właśnie kamizelkę, już chciałam ją brać. Piękna, fajna liniana, a okazało się właśnie, że była niestety z boku delikatnie rozpruta i mówię, nie biorę, ale ta. Idę do tamtego światła, bo tutaj nie mogę na siebie patrzeć w tym świetle. Mam tutaj jedne spodnie, niestety są mi troszeczkę za krótkie, przez co tutaj się fajnie tak nie układają. A to w sumie to szkoda, bo mają te fajne kieszenie z boku cargo, ale one są takie bardziej, bym powiedziała, cargo eleganckie, więc... Jeżeli w ogóle taka opcja jest możliwa, no ale niestety kończymy się tutaj przed kostkami. Właśnie leżą super ogólnie, ale za krótkie. Jak chodzę, to tutaj widzicie, jak mi się to układa. Dobra, jak widzicie, ja już wróciłam. Muszę na spokojnie jeszcze raz zobaczyć sobie te ubrania. Pierwszą rzecz, którą wzięłam, to była ta spódniczka. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie widać teraz. No, także pierwsza rzecz to jest ta spódniczka. Bardzo fajna, bardzo fajny materiał. Tutaj naprawdę muszę powiedzieć, spódniczkę mam w rozmiarze M. To bardzo fajnie układa się ten materiał. Nie jest za krótka, co mi się bardzo w niej podoba. Albo w zeszłym roku kupiłam sobie taką bardziej plisowaną spódniczkę w H&M-ie, no i ona jest zdecydowanie krótsza, też ją noszę, ale ona też się dosyć mocno gniecie, bo tam materiał jest taki bawełniany, że tu jakby w ogóle się na mnie nie zastanawiałam, wiedziałam od razu, jak ją zobaczyłam, że ją biorę, bo mogę ją nosić zarówno teraz, jak i tak naprawdę jesienią. Okej, założę następną rzecz. Gertie mi się teraz wpasowało do tej stylizacji swoją kolorystyką. Co wzięłam jeszcze? To wzięłam sobie tą bluzę. Ona ma tutaj właśnie napis Harvard i wzięłam ją, ona była przeceniona z 30 euro na 13 euro, także spoko cena. I dlaczego też w sumie wzięłam? Bo ja bardzo lubię te bluzy z H&M-u. One, jeśli chodzi właśnie o gatunkowo, mnie się zupełnie nie psują. Jakby nie wyciągają się, ten materiał się nie kulkuje. Ona jest w rozmiarze M, ta bluza. I tak jak mówię, no ja po prostu takie rzeczy zawsze wynoszę, bo po domu sobie po właśnie nosić bluzę, czy na szybko jak lecę do sklepu. Ma długie rękawy, tutaj jakby ten napis Harvard, spoko z właśnie bordo motyw, także myślę, że nawet i na jesień będzie to fajne, no bo jakby bordo, jak wiecie, przewija się właśnie w motywach jesiennych. Ogólnie wzięłam sobie właśnie tą bluzkę bardziej z myślą o pracy. Teraz ona ma taki materiał, myślę, że to jest len z bawełną, ale zaraz to sprawdzę. Tak, tak jak myślałam, 52% len i 48% bawełna. Myślę, że jak najbardziej spoko. Ona ma tutaj właśnie takie na rękawkach jeszcze jakby... No ma jeszcze tutaj materiał, przez co wiecie, te rękawy fajnie wydają się tutaj większe. I same rękawy na dole mają delikatny ściągacz, ale bardzo delikatny. Nie jest to tak, że tutaj jakby będzie ten rękaw, jakby wiecie, to ściągał, tylko właśnie fajnie zostają luźne te rękawy. To jest tylko takie delikatne zdobienie, że wiecie, niby takie rozkloszowanie jakby, nie? Czerwona sukienka nie pojechała ze mną, stwierdziłam, że jednak nie.
Aczkolwiek ona miała takiego coś w sobie. Dajcie mi znać, co wy o niej myślicie. Można by ją od czasu do czasu założyć, tak myślę, raz na rok pewnie, bo jak raz założysz taką intensywną rzecz w takim kolorze, no to potem ja już tak mam, że na dłuższy czas muszę w takie rzeczy wbić przerwę. Ale nie powiem, ten dekolt i jakby ta sama farba niastość jej, no nie czułam się w tym jak tortu rodzinowy, czułam się w tym fajnie. Czułam się w tym fajnie, ale nie wzięłam tej sukienki. Może zrobiłam błąd, czekam na wasze opinie, nie wiem. A teraz przymierzam w takim razie jeszcze raz te jeansy. Jeszcze raz przymierzam te jeansy i tą kurtkę i marynarkę zostawię na pewno. I ona jest po prostu boska, tutaj jakby, no, wiecie, duża, oversize'owa, fajna marynara, zasłania mi, tak jak mówię, całe ręce. Do tego ma tutaj mega właśnie te poduchy sterczące. Marynara, no, podoba mi się, jest po prostu boska, jest boska. Czuję się w niej naprawdę ekstra, mega udanym łupem. I teraz przymierzam jeszcze raz te jeansy, tylko założę sobie do nich właśnie jakąś bardziej dopasowaną bluzkę już tutaj z moich bluzek. No dobra, mam założone te jeansy, tak jak myślałam, z tą bluzką już bardziej dopasowaną. Też od razu inaczej to wygląda, ale myślę, że właśnie fajnie to wygląda, jak te spodnie są luźno puszczone. Nie do góry z właśnie z paskiem, tylko luźno puszczone na dół. A to sobie na filmie, potem też zobaczę, czy tutaj naprawdę mi się ta torba taka nie robi. Nie wygląda mi się to źle, no jak lewisy za 30 euro. W sensie, no wiecie, tylko ja też nie chcę zostawiać rzeczy, której potem nie będę nosić, nie? Bo będę się właśnie czuła, że a nie wiem, a torba mi się robi, a to, a tamto. Bo ja już kiedyś miałam jedne lewisy i je potem właśnie sprzedałam. Kupiłam je w normalnej cenie, a potem je właśnie jednak sprzedałam, bo robiła mi się torba. Tylko, że tam niestety były też krótsze nogawki trochę i to już mnie w ogóle wkurzało, bo jakby te nogawki jeszcze mnie troszeczkę wkurzało, miałam wrażenie, że to za każdym razem widać, jako, że mi coś się po prostu tak, nie wiem, no, no nie były to takie idealne spodnie, więc je sprzedałam, ale no to też nie są do końca idealne, przez tą jakby tutaj torbę delikatną, ale no nie wiem, muszę zobaczyć to na filmie, tak jak teraz patrzę w lustrze, no to nie wygląda to źle. Dajcie mi znać, co sądzicie, to bardzo jestem ciekawa właśnie waszej opinii. Wzięłam tą kurtkę też, bo tak jak mówię, brakuje mi jednej właśnie takiej przejściowej kurtki ogólnie. No teraz już mamy w sumie lato, więc raczej jej nie ponoszę. Ale wiecie, że szukałam takiej właśnie krótszej, pikowanej kurtki. No i tak wygląda właśnie ta kurtka. No, tak się zrobiliśmy sobie jeszcze tutaj małe przebitki, małe albo długie, w sumie to nie wiem, ale no tak wygląda ta właśnie kurtala. Podobają mi się te wykończenia, jest naprawdę bardzo ładnie wykończona. Tak jak Wam pokazywałam już w przymierzalni, ma tutaj ładnie pagony i same guziczki, ten materiał jest przyjemny, rękawy nie są za krótkie. Kolor też ładny, taki zielonkawy. Do twarzy myślę, że mi pasuje. Znaczy w sumie czuję, że mi pasuje. Raczej w takich kolorach też się dobrze czuję. No, ale ojejku, jest bardzo, naprawdę jest ciepło, więc no. No dobra, te włosy już chyba dzisiaj się nie ułożą. W każdym razie, moi kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, pięknego wieczoru, miłego dnia i dobrej nocy. Dajcie łapki w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, nadchodzi nowy Mierzymy. I tak, cieszę się, że ze mną jesteście. Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaczki, pa!